Siema ziomy. Dzisiaj generalnie sama za bardzo nie wiem, co chcę powiedzieć, ponieważ o feminizmie wiem nic. Naprawdę jakby nic nie wiem i w związku z właśnie z tą sytuacją chciałabym, że tak powiem, przedstawić swoje stanowisko osoby, która nic nie wie. Nie wiem, ale się wypowiem generalnie. To bardzo polskie, ale chodzi mi o to, że raczej chciałabym pokazać taki obraz osoby, jakby nie było kobiety, czyli teoretycznie jakby wspierającej tego typu jakieś feministyczne zachowania, która tak naprawdę jakoś się nie identyfikuje z tym, chociaż w jakimś tam stopniu popieram te rzeczy i sama tak chciałam zrobić taką krótką rozprawkę na temat tego, czym wydaje mi się, że feminizm jest, a czym wydaje mi się, jakby w co jest opakowywany i jak jest tam sprzedawany i w związku z tym też czym nie jest. I o co tak w ogóle tym wszystkim chodzi, ponieważ temat jest bardzo hot, jakby od zawsze, Jesus Christ, od czasu sufrażystek i tak dalej. Nie mam pojęcia dokładnie, kompletnie nie mam pojęcia, nie chcę się w ogóle wymądrzać, bo naprawdę nie wiem, jak to wygląda z punktu historycznego, a jak to w tej chwili wygląda na świecie, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. Ale no cóż, temat jest coraz bardziej jakby poruszany, jakby występuje jak najbardziej w takich mainstreamowych, potocznych wypowiedziach, podczas gdy wydaje mi się, że nie jest jakoś tak naprawdę zrozumiany w taki sposób, w jaki być powinien. I oczywiście w związku z wyrokiem Trybunału też to coraz bardziej jest jakby dołożona oliwa do ognia i jakby coraz bardziej feministki różnego sortu też wychodzą naprzeciw tym różnym zdarzeniom, które są jakby dla nas wszystkich trudne tak naprawdę. I jakby trudno jest to wszystko jakoś tak naprawdę objąć i wytłumaczyć logistycznie przynajmniej dla mnie. Ja tego szczerze mówiąc kompletnie nie ogarniam swoim rozumkiem. Ale generalnie zawsze od zawsze tak w mojej głowie feminizm kojarzył się raczej negatywnie. Jakby ma konotacje negatywne od zawsze. Ja nigdy nie do końca postrzegałam tego jako takie zjawisko pozytywne. I to bardziej chodzi o to, że mi się po prostu kojarzyły feministki z takimi babochłopami, z takimi kobietami, które drą ryja na ulicy, że mogą wykonywać takie same zawody co mężczyźni, że jakby chcą pokazać swoją moc, która jest jakby siłę, która jest taki leadership i wszystko, co jest raczej z natury takimi męskimi archetypami, jakimiś walorami i czymś takim, co nam się jakby nie wpaja jako dziewczynkom od małego. I jakby sposób tego przekazu mnie zawsze bardzo odrzucał. I też często te wypowiedzi, one się w ogóle różnych feministek, nieważne o czym, nie? Ale to widać, że te kobiety nie miały jak bardzo poukładanych, nie wiem, priorytetów tych wypowiedzi, jakby samego postrzegania siebie i kobiet w ogóle, jakby feministki to jedno, kobieta to drugie. To chyba nie do końca o to chodzi, prawda? Więc jakby to zawsze mnie bardzo tak mierziło wręcz i jakby ja też nie uważałam się za jakby osobę, która jakoś jest blisko takim różnym ideologiom. Nie wiem, czy można nazwać to ideologią, ale na pewno jakimś rodzaju ideą, która ogranicza jakieś inne, więc no w sumie pod ideologię może to spoko podchodzić. Niemniej jednak, tutaj na przykład będąc we Francji, jakby będąc w związku z Francuzem i troszeczkę innym odniesieniu do takich zachowań damsko-męskich, powiedzmy, na przykład mnie zawsze to takie małe rzeczy, takie malutkie pierdoły dostrzegałam, jakby dostrzegam cały czas i chciałam o nich powiedzieć właśnie z takiej perspektywy kulturowej. I na przykład we Francji nie ma czegoś takiego, że puszcza się na przykład kobiety w drzwiach pierwsze. Albo czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, pierwszym się im nalewa wina przy stole. Czy jakieś tego typu różnych zachowań, które się uważa po prostu jako takie dżentelmeńskie, którym okazuje się powiedzmy szacunek kobietom, w związku z tym, że być może nie okazuje się go w jakichś innych miejscach, gdzie to naprawdę jest istotne, to chociaż jakby udaje się, że się ma jakieś takie tego pewnego rodzaju maniery, które jakoś to rekompensują, chociaż to się może mieć nijak. Też jakby nie ma, no właśnie nie ma czegoś takiego jak takie jakieś, nie wiem, przepuszczanie, jakieś takich drobnych, malutkich gestów jest znacznie mniej. Na przykład Dzień Kobiet u nas w Polsce się bardzo hucznie, że tak powiem, świętuje dawaniem kwiatów dla różnorakich kobiet. Tutaj tego raczej nie ma. Przytrafia się, może trochę, ale to jest takie
takie naprawdę malutkie święto generalnie. Nie ma czegoś takiego. Raczej kwiaty możesz dać równie dobrze kobicie, jak możesz dać po prostu koledze, bo nie wiem, skończył szkołę czy coś takiego. Jakby nie ma takich ewidentnych konotacji, powiedzmy, kobiecości razem z kwiatami, powiedzmy, o coś takiego, tak nie do końca, znaczy w znacznie mniejszym stopniu, przynajmniej niż u nas w Polsce. I jeszcze jest na pewno milion różnych takich innych małych, drobnych zachowań, które jakoś tam się kojarzą. Na przykład pamiętam, że mnie to, jakoś mnie to w jakiś sposób szokowało od początku, ale podczas gdy się to jest we Francji, to są całkowicie takie normalne rzeczy, takie kulturowo przyjęte, że nie ma tych takich, powiedzmy, właśnie małych pierdół, które są w jakiś sposób istotne też dla kobiet, nie? Bo kobiety to są takie rzeczy drobiazgowe, powiedzmy, bardziej opierają się na relacjach, na dialogu, na czymś takim. I jakby tutaj, jakby takie małe pierdoły już potrafią dużo zapewnić, powiedzmy. Podczas gdy tutaj właśnie tego nie ma, ale zamiast tego wydaje mi się, że ogólnie jest większe, jest taka równość po prostu większa mimo wszystko między ludźmi, między być może sposobem wypowiadania się, różne rzeczy tak naprawdę, ale jakby ta kobiecość jest trochę inaczej rozumiana, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo nawet pod względem mody, pod względem jakiegoś takiego ubierania się osób na ulicach, jest więcej z różnych kobiet, które bardziej, że tak powiem, nie będą pod względem wizualnym archetypem kobiecości, ale zyskują dzięki temu jakąś taką wewnętrzną siłę, jakiś taki ekstrawertyzm, ale taki bardzo pozytywny, taki właśnie jakby taki trochę rozchełstany, wolnościowy. Nawet nie wiem do końca, nie mogłabym potrafić znaleźć do końca takie słowa, ponieważ ostatnio właśnie spotkałam taką kobietę, która już tam ma, nie wiem, koło 60, i wyglądała bardzo tak, bardzo niepozornie. Miała takie krótkie włosy, już takie siwiejące, w ogóle nie, bo, że tak powiem, niepofarbowane, nie miała żadnego makijażu, jakby pełny zmarszczek, ale taki od śmiechu pozytywny, była ubrana jakąś taką zwykłą bluzę czy coś. I z jednej strony można powiedzieć, że jakby nie emanowała kobiecością, ale miała w sobie taką fajną siłę i taką pozytywną. Taką, właśnie nie taką, jak to właśnie takie, powiedzmy, babochłopy, które jakby kreują jakiś taki swój wizerunek, który nie wychodzi z nich tak naprawdę, tylko na podstawie jakiegoś wyidealizowanego obrazu, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tylko gdzieś się go próbuje jakoś tak wpisać, powiedzmy, w swoje jestestwo, a to raczej powinno iść w tą drugą stronę i jakby taka właśnie moc, sprawczość i siła powinna wychodzić z zewnątrz. I też jakby protesty w jakimś względzie dla mnie są właśnie, były przynajmniej w momencie, gdy na nich byłam, bo zdarzyło mi się kilka razy, w październiku chyba, czy tam nie wiem kiedy, wtedy jak było najbardziej to hot po prostu, miałam taki epizod. I fajnie to było widzieć z takiej perspektywy innej, takiej osoby trochę postronnej, powiedzmy, chociaż ja sama dokładnie, widzicie, się bardzo motam generalnie w tej wypowiedzi i sama nie wiem, co chcę ją uzyskać, ale tym bardziej właśnie chciałam to puścić właśnie w takiej formule bardzo niedookreślonej, ponieważ ja na przykład nie wiem do końca, czym właśnie jest feminizm dla mnie i czym na przykład miałaby być siła kobiet, siła kobieca, na przykład to, że nie wiem, to, że siła jest kobietą, że walka jest kobietą, na przykład dla mnie nic nie mówi. Bo mi jakby jest to wpajane, powiedzmy, od małego, w jakiś sposób to jest wpajane z tymi męskimi wartościami. Z drugiej strony ja na przykład jestem tą dziewczynką, która będąc małą, trochę się bawiła lalkami, ale lalki raczej były dla mnie ozdobą fajną, a bawiłam się dużo samochodami, pluszakami, jakby wszystkim. Nie było mnie takiego podziału na jakieś męskie i damskie, powiedzmy, zabawki. U mnie wszystko występowało jakby w bardzo takich zbliżonych proporcjach. Też byłam tą dziewczyną, która na przykład w gimbazie, w podstawówce zresztą również grała w gałę z chłopakami i sama nie wiem w sumie, nie wiem nawet, co mnie do końca motywowało. Na pewno chciałam się po prostu podobać jakiemuś chłopakowi, to jest jakby jasna sytuacja, ale po prostu to lubiłam. Jakby dla mnie te różne właśnie niedziewczyńskie, powiedzmy, środowiska były fajne, były takie bardziej in your face, jakby chłopaki to ze siebie po prostu obrzucali się błotem, gadali jakieś pierdoły, mówili o siebie jakiś kretyn i w ogóle, ale to wszystko było spoko. To było, nie było podszytą jakąś taką szyderą i czymś takim dziwnym. A w momencie, gdy
zdarzyło mi się być w takich właśnie bardziej warunkach kobiecych stricte i to na przykład miało miejsce na studiach w moim przypadku. Trochę też w liceum, bo szczerze mówiąc miałam bardzo takie też powiedzmy sfeminizowane pod względem po prostu ilości liceum, to oh Jesus, to było już kiepsko. Jakby nie wkurza, szczerze mówiąc, takie kobiece środowisko samo, jakby samo w sobie. Jakby dziewczyny dla siebie potrafią być takie wredne, takie okrutne, takie jakieś, nie wiem, niewspierające. I wydaje mi się, że to też wynika z jakiegoś takiego braku pewności siebie wobec siebie, jakby do wewnątrz. Jakby ten jad się wypuszcza dalej i ja też to trochę robię. Nie mogę powstać bez winy, bo jakby różne, na przykład bardzo, bardzo mnie wkurzały kłamstwo i mówienie czegoś za plecami czyimś. Podczas gdy będąc w tym środowisku, ja sama taką pozycję przyjmowałam. I to jest naprawdę bardzo też ciekawe, jak się jakby będąc w stadzie się adaptuje do różnych standardów zachowań. Ale damskie środowisko dla mnie jest strasznie niszczące. Męskie jest też trochę nudne, szczerze mówiąc, bo jakby też właśnie to nie ma tych subtelności różnych i tak na dłuższą metę, to trochę tam też chłopaki są wkurzające. Więc dlatego jakby chyba do tej równości warto jest dążyć. Właśnie równości pod względem spotykania się z różnego rodzaju walorami, które są przedstawiane teoretycznie przez płcie, ale tak naprawdę przez poszczególne osoby. I odkrywanie tych różnych walorów i wartości i z tego poziomu właśnie poszczególnych osób, jak i płci. I to mi się wydaje takim lepszym, że tak powiem, lepszą drogą do szukania tych siły kobiecej, która bardziej wynika z podpatrywania tego, co ci się w ogóle podoba, a co ci się w ogóle nie podoba, a nie, że ktoś jest za mało kobiecy albo za bardzo kobiecy i tak dalej, bo no właśnie, bo można być jak ta kobieta, która właśnie nieumalowana, nie ubrana i tak dalej, ale miała w sobie taką wow, moc fajną i miała w sobie też ten taki miała w sobie taką moc, którą nie powiedziałabyś, że to jest właśnie jak chłop. Absolutnie nie. W ogóle nie, więc to było dla mnie niesamowite. A czasami kobieta naprawdę może być, nie wiem, piękna, mieć wspaniałą postawę teoretycznie, a mieć sobie jakoś tyle jadu i tyle jakichś takich okropnych zachowań, jakichś takich wręcz zwierzęcych, agresywnych, że no taki feminizm nie jest dla mnie interesujący i jakby nie jest to dla mnie coś atrakcyjnego i wydaje mi się, że tutaj nie tędy droga. No, Jesus, to było tak bardzo nieskładne, o Jezu, jak bardzo. Ale mam nadzieję, że dla kogokolwiek miało to sens. Jeśli tak, to dajcie znać. Dajcie łapkę jakąś w górę albo w dół, żebym wiedziała, że ktoś tam jest i słucha tak naprawdę, bo tak mam wrażenie, że trochę gadam do ściany. No, a chciałem naprawdę nawiązać kontakt jakiś tutaj z moimi słuchaczami, podczas gdy tak się tutaj uzewnętrzniam mentalnie, z różnymi, jak widać, tematami i jakby po prostu mój mózg jest tutaj wylany tak totalnie na taśmę. Więc dzięki za wysłuchanie i do następnego.